No i witam serdecznie. Mamy niedzielę. Jedziemy sobie na ostatni tym treningu, w tym tygodniu trening. Trening push. Pogoda zacna. Całe ciało już mnie boli, ale tak ma być. Byle do przodu. Lecimy z tematem. Widzimy się już na siłowni. Elo. Dobra, i witam ponownie. Przypomniałem sobie taką rzecz. Mamy niedzielę. Mógłbym spać, mam dzień wolny od pracy, ale jadę trenować, pilnować diety i tak dalej, i tak dalej. Dużo osób w tym świecie fit udaje fit męczenników i tak dalej. Dla mnie jest to czysta zabawa i tutaj podziękowania dla Arka, dzięki któremu nauczyłem się tym bawić i sprawia mi to niesamowitą przyjemność, więc jeśli coś mi sprawia przyjemność, to nie robię z siebie męczennika. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz się człowiek dobrze czuje, raz gorzej. Robimy swoje i tyle. Dążymy do celów. Jeżeli ktoś z ciebie robi fit męczennika, że to są takie czy takie wyrzeczenia, moim zdaniem to jest bez sensu, bo robimy to z wyboru, to jest nasz wybór. Ja to po prostu chcę robić, kocham, podoba mi się to, odpowiada mi taki styl życia. Jesteśmy tylko ludźmi, a każdy ma wybór, więc przestańcie narzekać. Jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to zróbcie. Hello. Dajesz, dajesz, dajesz. Mało chwilę założył, bo osłabł. No i witam serdecznie w ten niedzielny, piękny dzień. Ja już po treningu. Powiem wam, lekko nie było, szósty trening w tym tygodniu, ale bardzo pozytywnie się teraz czuję. Czuję się dużo lepiej. Co, jadę do domu coś zjeść i później na dość długi spacer z moją kobietą. Także słuchajcie, z pogody trzeba korzystać. Spontaniczną aktywność trzeba robić. Forma sama się nie zrobi. No i witam serdecznie, mamy wtorek, lecimy z treningiem pull.
Dobra, pokazywałem wam Marcina, to pokażę wam kolejnego. No witam. Młody trójboista, oczywiście też twierdzi, że natural, jak każdy z nich. No, nie no, chłopie, mój szpaga to dwie butelki dwulitrowe coli wejdą jeszcze. No mogę ci konto podbić. Content. No content też może być. Opa. Spokojnie, jesteś tak duży, że ledwo cię kadrze złapałem. Duży chłopak. Dobrze. Kurwa, ja mieszka za mną się. Biceps z plecami. No dobra, nieważne. Wstyd ci za mnie? Nie. A, chyba że Bartkowi. Vegas wyzywaj dla kontentu, będzie no. Drama w końcu. Robimy bitwę na polskim YouTube. Nie rzucaj, u siebie jesteś? U siebie jestem. To nie ja będę na YouTubach robił siebie debila. Witam serdecznie, mamy środę, tak jest, środę, pogoda nie dopisuje. Zmęczenie daje jakieś znaki, jakiś zeszły tydzień był dla mnie ciężki pod względem pracy i treningów. Ale co, robimy swoje, lecimy zrobić nogi. Witam serdecznie, mamy czwartek, dzisiaj trzeci trening z rzędu pod rząd. Musicie wybaczyć, nóg nie dograłem całkiem, bo nie zwróciłem uwagi, padła kamera. Wydawało mi się, że nagrywam, oczywiście nie nagrałem, no ale to nic. Co jak co, robić trzeba swoje i lecimy z tematem, dzisiaj push.
Co? Zjadam doły. Obudziłem się, kurwa. Witam serdecznie, mamy sobotę, ja już po pracy. Co, dzisiaj lecimy z treningiem pool. Co robisz? Dzisiaj jako kamerman, mój ulubiony natural. Tak jest. Pociągaj. Pociągaj. Marcin, teraz powiedz, jakie to było. Lekkie. No i witam serdecznie, ja już po treningu powiem wam, jak w tym tygodniu jakieś gorsze dni były w sensie siłowym, ale robiłem swoje, tak żeby technika była poprawna, jak Arkadio przykazał. Tak, dzisiejszy trening wyszedł zadziwiająco dobrze, idę właśnie na zakupy i jedziemy, kurczak z makaronem dzisiaj. Wam życzę udanego weekendu. Wydaje mi się, że dzisiaj wjedzie wieczorem, więc danej niedzieli i widzimy się w przyszłym tygodniu. Witam serdecznie, mamy niedzielę, miałem wczoraj montować, ale stwierdziłem, że dzisiaj w pracy mam troszeczkę mniej do zrobienia, więc jednak wam nakręcę jeszcze jeden trening w tym tygodniu i dzisiaj wjedzie odcineczek. Tymczasem ja cisnę na trening. Co? Widzimy się, siema.
No i witam serdecznie. Ja już po treningu całkiem zacnie wyszło. Tydzień kończę pozytywnie. Jutro jeszcze jeden dzień treningowy. Jeden dzień przerwy. Słuchajcie, dostałem już parę pytań na temat merytorycznego podejścia do treningu i tak dalej, czy ja będę coś o tym mówił. Słuchajcie, to są luźne vlogi. Jeżeli chcecie merytoryki, to zapraszam Was na kanał Arka Czerwa. Bardzo dużo konkretnej wiedzy treningowej, merytorycznej. Słuchajcie, on jest tym specjalistą, są od tego ludzie, więc wysyłam Was tam, gdzie możecie zdobyć wiedzę. U mnie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Co z mojego projektu się urodzi, jeszcze nie wiem. Zobaczymy z czasem. Ja Wam dziękuję. Tymczasem życzę Wam miłej niedzieli i do usłyszenia.